I znów przy drodze, niedaleko tego samotnika, słychać głosy ludzi zbierających grzyby. Słyszycie sami, ale jest piękny prawy. Tu ktoś wycinał, ale tu wyrósł nowy, piękny prawy grzybek. Także prawdopodobnie w tej chwili samotny, pojedynczy prawy grzybek. Śliczny prawy grzybek, a konkurencja nie śpi i zbiera tuż obok mnie, niedaleko. Piękne prawe grzyby z świętokrzeskiego lasu. Są trzy do marynaty, cztery nawet. Jeden, dwa, tego zostawię i tu jest trzy i cztery. W ten sposób go wydubę. I mamy czterech borowików. Zaś koło tych czterech rośnie sobie znów piękny owocnik w postaci takiego pięknego prawego grzyba z tej miejscówki. Ajajajajaj. Oj, 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 oj. Jaki piękny prawy grzybek. Oraz tu, niedaleko wśród jagodzin, rośnie jego koleżka, ziomal. Z tego samego gatunku, co on pochodził, czyli prawusek świętokrzyski. Jak się wydzierają dziewczyny? Świętokrzyski borowik. Zobaczcie. Zobaczcie, bajeczne. Mamy wśród mchu maślaki. Zobaczcie, weźmiemy te dwa ładniejsze. Malutkie zostawię, ale prawuska też przytulę, który rośnie obok maślaków. Obok maślaków, który rośnie. Oj, 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 ajajajajaj. Jest jeden. I tu kucając są dwa, które widzę, trzy, nawet cztery, tam był jeden. Już muchy dokuczają, komary. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Mamy sześć. I tam jeden to siedmiu borowików. Jest i ósmy. Leci mi to wszystko. Ósmy. Ósmy to ośmiu. Do nabicia. Ośmiu do nabicia. Nie ma, nie ma już? Nie ma, nie ma? Chyba już. Nie ma, więc obczyszczę, sprawdzę. Oj, 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 oj. Widzicie, zobaczcie, dwa będą. Dwa będą, bo jest kurecka, kupecka. Dwa będą, ominąłbym. Kolejne dwa, ominąłbym. Widzicie, kolejne dwa. Czyli rodzice oraz maluszki. I maślaczka też przytulimy tego. Ok. Obczyszczę, nabiję, idę dalej. Ale niedaleko znów słyszę ludzi i widzę ludzi. Jedna pani, druga pani. Ale mam tutaj znów kolejne. Czyli jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, czyli pięć borowików. I jest pięknie. Tam jedna pani, tam druga pani, tam pan, a ja mam trzech.
tego miejsca. Widzicie, konkurencja jest, a ja muszę sobie jakoś radzić, bo są zdrowe grzyby. Zdrowe, jak widzicie, grzyby. 3 sztuki. No jak, dziewczyny? Są grzyby? Dobrze jest? Sucho, no co zrobić, nie? Grzyby już 1,5 tygodnia są. No ale trafiają się dobre. Już nie ma co marudzić, nie? Ja też na chwilę obecną mam 183. Drugi koszyk, bo jeden w samochodzie. No ładnie ma pani. Proszę bardzo. No ślicznie, a mówicie, że nie ma grzyba, dziewczyny? A bo to jest człowiek lasu. Tak? No widać zresztą. No, dziewczyny, mały koszyczek, no i koleżanka. No, może też być jak na mnie. Ładnie, no zawsze coś jest. Zawsze coś jest, to powodzenia życzę. Dziękuję. Widzicie, konkurencja jest, ale jak ktoś umie zbierać grzyby, to i znajdzie, trafi jeden oraz drugi. Czyli 2 borowiki z tego lasu. I wśród jagodzin, w promieniach słońca, ledwie go zobaczyłem, jest piękny, prawy. Oraz obok młody grzybek. Widzę żołędzie na ziemi. Dokładnie. I wśród nich 2 borowiki. Mały oraz duży. Na dodatek zdrowe. Tu są 2 maluszki. Jeden oraz drugi. 2 grzyby. Mamy znów maślaczki. Zobaczcie. Dokładnie. Maślaki. Rodzina. Maślaków. Rodzina maślaków. I jak? No jest sporo, ale do marynaty co pani z nimi same zrobi? Same marynatki. Ale do samej marynaty, no akurat. No, no trochę większe. Ja większe natrafiłem, bo już tu wyżej są większe. No, przy tych. Widziała pani, że na początku były tam mniejsze. Dokładnie, dokładnie. A teraz to... No bo tu wszyscy ludzie, no mówię, my też pierwszy raz, to nie oddalamy się od drogi. A bardzo daleko? Skąd jesteście tak? Z Krakowa. Tak? Z Krakowa, no to ładnie. Daleko, no. Ale jest. Warto było przyjechać, nie? No mamy po pełnym koszyczku. No. Bo ja trochę dałam tam ten, bo ja już nie miałam tak mieszczenia. Aha. Że nie mogłam się w pewnym momencie ruszyć. Aha, dokładnie. Ja pierdzielę. No i on odebrał mi takich większych właśnie. Także no to jest sama marynatka. No sama, tak. No nie wiem ile grzybów, 1000. Nie, 1000 to nie, ale no jest dobra, trochę. Może, ale... Jest trochę, no jest. Ja to z Kielc, Scyzoryk. No bo ja te filmy kręcę na YouTube'a i wstawiam. Z grzybów, to będziecie na YouTubie. Pyza na swojskich wodach i w lesie. Tu są 2, niech pani sobie zerwie, bo ja to i tak koledze daję. Tu są piękne 2 i tu ma pani 3. No widzę. Widzi pani? Proszę. Widzę. Proszę, dziękuję serdecznie. Proszę. Bardzo ładnie, niech pan nas nagra. Tak, dziewczyny z Krakowa, pani jak ma na imię? Ania. Pani Ania i pani? Monika. I Monika. Dziewczyny z Krakowa przyjechały tu w Lasy Świętokrzyskie. I zakochały się w lesie. I tutaj jest jeszcze. Proszę sobie zobaczyć. Pani Monika, pani Ania z Krakowa. No więc życzę dalej. Dziękujemy też, życzymy udanych zdjęć. No i kanał Pyza na swojskich wodach i w lesie. Pyza? Pyza. I tu ma pani jeszcze jednego pięknego, jak pani zobaczy. O, jak tu. Piękny. 2.
I no. Tam jest drugi. Pięknie. Proszę sobie zerwać, bo ja i tak koledze daję. A pan nic z tego nie robi? Ja po prostu za dużo mam tych grzybów. Ja co drugi, trzeci dzień praktycznie na grzybach jestem. A. No to nie na wizji, zaraz wam powiem co i jak. Nadepnęłabym trzeciego. No bo tak to później za dużo ludzi przyjeżdża. Proszę. Aha, no, ładne. I pani Monika, i pani elegancko. Piękne. Więc pozdrawiam Kraków. Pozdrawiamy oczywiście Kraków. Kraków, dobrze. A ja idę dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się codzień. Dokładnie. Pięknie. I mam kolejne, czyli jeden... Dwa, trzy. Trzy. No, całe szczęście, że trafiłem, będę miał fajną liczbę. Mamy trzy. Cztery. Pięć. Dwa, cztery, pięć. Sześć. Tego też wezmę. Siedem. Osiem. Dziewięciu. Dziewięciu. Dziesięciu. Dziesięciu, ale nabiję tylko. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu. Trzy zostawię. 2, 4, 6, 7 nabiję. I mamy, drodzy Państwo, na tą chwilę 7, jeszcze dwa widzę. 7, 8, 9, 10. 10. 10. Tego nie nabiję, bo jest mały. Dobrze. Tych czterech nie nabije, 10. 2, 4, 6, 8, 10. To mamy, drodzy Państwo, 192. I 10, 202. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. 202 borowiki. Bo wcześniej Grzesiowi dałem, tam było 50 coś. 202. Ale tu kucam i widzę. 203. 204 i piękny 206. To tak mówię, nabiję 3. A tu jest jeszcze. Są 2. Dwa. I tu kolejny. 3. To jest 206, 207, 208, 209. 209. No dobrze, że to miejsce teraz trafiłem. To trochę podsypało się, bo już pomału będziemy kończyć. Bo już mnie nogi trochę bolą po lesie chodzić. Więc oskubię to to. Oczyszczę i mamy 209 borowików. Przywieszę, czyszczę i jest bajecznie. 209 borowików. Jest kolejny piękny prawy, czyli niedaleko samochód, nawet widać nasz. Widzicie, daleko nie trzeba było chodzić, bo każdy w las, zostawia samochód i fru daleko. I to był... Kapelusz zdrowy jest. Sztuka 210. 210 borowików, więc dzwonię do Grzesia, bo jestem blisko samochodu. No i starczy.
Ja i tak grzybów nie zabieram, to myślę, że Grzesiu będzie zadowolony. 210 ode mnie borowików, plus trochę maślaków, podgrzybków. Dokładnie. I widzicie, i tu kolejny prawusek. Tak mówię. 211. Więc pomału będziemy kończyć ten wypad, to szaleństwo na początku, ale później dałem sobie spokój, bo mówię, po co to tak mordować się, po co, jak i tak się, jak ktoś umie zbierać, to się nazbiera, pochodzi po lesie i tak Grzesiowi wydaje to. Mam nadzieję, że Grzesio będzie zadowolony. Moich 211, cyglasto pory, borowik. Widzicie, przy samochodzie 212. 212, bo to jest prawusek. I tak już nie będę musiał liczyć. I Grzesiu też będzie miał ponad 200 może. Zobaczymy, czy duże, czy małe. Więc już wszystkich nie będziemy liczyć. Wiem tylko, ile ja trafiłem. To, co zebrałem w koszyku wcześniej i teraz, jest 212 do wzięcia z moich, które dam Grzesiowi. Dokładnie 212 moich prawych grzybów. Ceglasto pory 213. Dobra, idę do samochodu, bo już mi się nie chce chodzić. Naprawdę nie chce mi się chodzić, więc idziemy i czekamy na Grzesia. To było wcześniej, nasze z rana. To były z rana nasze. Tu są moje. Zaraz dorzucę i zobaczymy, co Grzesiu trafił. Do zdjęcia. Jestem wykończony. A ja nie? Trzeba było się nałać, Grzesiek. Później była konkurencja, trzeba było już w inne miejsca chodzić, nie? Ja się szłem po prostu. Zbieram. No ja też, no. Syp do tego. O, jaki piękny. Nie pokroiłem go, bo... No. Zobaczcie, taki... drodzy widzowie, jaki piękny. No taki dziwny. Dziwny, piękny grzyb. Piękny. Więc... Syp, Grzesiek. Do zdjęcia będzie. Będziesz miał co do roboty. Jak ci zmęczony, Grzesiek. Lać się nie ogoliłeś. Ja mam całą czapkę mokrą. Lać się nie ogoliłeś. Ale zobaczcie, drodzy Państwo, to jest piękny prawdziwek, nie? Ale zobaczcie, jaki tutaj jest. Śliczny i zdrowy. Borowik. Więc... Nie zbierałem. Sypiemy. Weź, Grzesiu, weź delikatnie. Syp, delikatnie, do zdjęcia. Zobaczcie. Ludzie myślą, że masz więcej. Ja i tak mam liczone 213, 14. Tylko tyle? 214 w sumie moich. I zobaczcie, weź te wiaderka z boku. Papier to. I mamy tyle. Jest, drodzy Państwo, piękne świętokrzyskie borowiki. Zobaczcie, moich było 213, Grześka też ponad 250, może nad więcej. To w sumie około 500 borowików będzie w tej stercie. Śliczne. No Grzesiu, jak? Powiedz co jak. Nie ma grzybów. Nie ma grzybów. Nie ma. Słabo, dużo robaczywych, ale zapraszam. Zapraszam. Na takie zbiory. Około 500 borowików. Więc, drodzy Państwo, na tym kończymy ten dzisiejszy wypad. Leciał tak, pokazaliśmy na filmie, nic dodać, nic ująć. I pozdrawiamy wszystkich widzów moich, Grzesia, wszystkich, jakich lecą. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, wciąż jesteście z nami, na dobre i złe. Jedziemy na Kielce. Cześć. Cześć, pa.
liczne prawuski. Pozdrawiam. W miarę posegregowane. No i teraz, niech ktoś teraz zajmie się grzybami w odpowiedni sposób, żeby grzybów nie zmarnować.